Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, postanowiłem, że troszeczkę to inaczej wszystko zmontuję, żeby ten filmik nie trwał milion lat. Dlatego zaczniemy od razu sobie z zakładek od Firefoxa i wytłumaczę Wam, co potrzebujecie mniej więcej, żeby to wszystko zrobić. A filmik będzie o flaszowaniu firmware'u w płytce od Dysona w wersji 6. Najlepszym sposobem jest najpierw, polecam Wam, ja osobiście, oglądnięcie sobie tego filmiku tutaj na YouTubie. Od początku do końca, on jest tutaj ładnie podzielony już na sekcje, także możecie sobie pięknie to wszystko przeglądnąć. Naprawdę polecam Wam oglądnięcie tego filmiku, nawet wyłączenie teraz mojego i przejście do oglądnięcia tego, a potem ewentualnie mojego, bo tutaj ten gościu wyjaśnia wszystko od początku do końca przepięknie, jak zrobić, żeby taką płytkę zaprogramować. Tu jest taka sekcja Connection and Programming, w której właśnie pokazuje cały proces za pomocą tego programatora, jak instalować aplikacje, jak wczytywać pliki te do aktualizacji tego firmware'u. Także naprawdę, generalnie ten filmik musicie sobie zobaczyć jako pierwszy. Potem możecie sobie wejść na stronę EFV bloga. Generalnie tu jest temat na bardzo dużo stron, z tego co się orientuję. Żeby Was nie skłamać, to... Tylko nie, tylko jedna strona jest, ok. Jedna strona, ale tutaj generalnie dosyć ciekawe też informacje piszą i są przetestowane trzy wersje płytek od Dysona, które na pewno działają. Ja mam oczywiście wersję tych płytek od Dysona tom, czyli 61462 i tom. Tej żółtej nie posiadam, nie spotkałem się nigdy jeszcze z taką płytką, a miałem 9 sztuk baterii od Dysona. I w tym tych i tych. Także to jest druga rzecz, którą musicie sobie poogarniać, popatrzeć. Trzecia sprawa to jest tutaj, zobaczcie, na GitHubie jest cały tutaj, kurde, zbiór informacji na temat tego Dysona, nazwany Full Dyson BMS. I tu jest gościu, który wrzuca pliki do aktualizacji tego Dysona. Trzeba wejść sobie tutaj w tą zakładkę Release. Pobieramy Full Dyson BMS wersja 1 Hex, czyli już mamy wersję 1, a była wersja 0, jakaś taka demo. Teraz już mamy jedną, coś oni tam zmieniają zawsze w tym pliku. No i po pobraniu zapisujecie sobie go gdzieś na dysku i on Wam posłuży za plik do przeprogramowania tego Dysona. Czwarta zakładka, która tutaj jest, to jest hackday.com, gdzie też opisują to pięknie wszystko, jak się zaczęło. Gościu, który jest chyba założycielem marki Dyson. No i tutaj piszą o jakimś tam rezystorze, o balansowaniu tego Dysona, gdzie tam Dyson miał jakieś problemy i z czegoś tam zrezygnował, a zrobił to tak, że po prostu w pewnym momencie bateria nam pyk, miga czerwoną diodą i nie można z nią nic zrobić. Do tej pory. Oczywiście teraz, uwaga, przechodzę na alternatywę, czyli jeszcze jest inna metoda, która pozwala też na uruchomienie tego Dysona. I tu, uwaga, kto będzie? Pan kreator, który pokazywał, jak przerobić właśnie tą płytkę od Dysona tak, żeby no działała, tak? Też bardzo fajna metoda, mówię, to jest świetna alternatywa. Wydaje mi się troszeczkę trudniejsza niż ta z flashowaniem tego firmware'u, bo tam tak naprawdę tylko podłączacie kabelki. Tutaj już musicie operować lutownicą dosyć sprawnie. Musicie też zmodyfikować troszeczkę jeden element, w szczególności jedną nóżkę, co też nie jest takim prostym zadaniem. Także no to już troszeczkę trudniejsza rzecz, ale też generalnie polecam. No i teraz co? Sam programator, w którym musicie się zaopatrzyć. No i on kosztuje tutaj, słuchajcie, na Allegro 149 zł. Jest to wersja 3, nie 3,5.
Generalnie też zdała egzamin celująco. Wersja 3,5 tak naprawdę nie wiem, czym się różni. Może dodali jakieś nowsze te układy do programowania. Nie wiem, tak naprawdę nie wiem, czym się różni wersja 3,5 od 3. Na pewno czymś się różni, skoro ma 3,5, tak? No i tu słuchajcie, macie za 149 zł z darmową wysyłką. Ja posiadam ten pakiet. Jak on się nazywa, już zapomniałem. Allegro Smart na cały rok, także powyżej 4 dych mam już za darmo wysyłkę. Także tam gdzieś mi pisze, gdzieś w Allegro, ile już zaoszczędziłem, i powiem wam, że sporo, naprawdę dużo pieniędzy się oszczędza na tym. W szczególności podsumowując do tego, co zapłaciłem za tego smarta. Słuchajcie, tutaj jeszcze jakaś stronka znalazłem przy okazji, jakieś tam połączenia. No i ostatnia stronka to jest AliExpress. I słuchajcie, taki moduł 3,5 wersję na AliExpressie z darmową wysyłką do Polski. Jest dostępne śledzenie. Za 104 zł macie. Wersję 3. Słuchajcie, na tym też macie za 104 zł. A wersja 2 jest za 74. Jestem ciekawy, czy wersja 2 by działała. Podejrzewam, że może by działała. Na pewno trójka jest sprawdzona przeze mnie. Też zdała egzamin bez problemu. Także filmiki są oparte na tej wersji 3,5. Ale mówię, wersja 3 też działa. To teraz co? Przejdziemy sobie do filmiku tego, który kręciłem. Ja postaram się go troszeczkę streścić, tak żeby to nie trwało, mówię wam, w cholerę czasu, żebyście też no nie ustali z nudów, tak, na tym wszystkim. Także ja będę starał się jakoś to tam puszczać, komentował i zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, to zaczynamy. Genialny. Dobra, to zapraszam do oglądania filmiku i te momenty, które będą mi się wydawały niepotrzebne, po prostu pominę, a te, co są ważne, zobaczycie wy. Także miłego oglądania. Pozdro. Witam wszystkich. Słuchajcie, to zaczynamy. Genialny filmik o Dysonie. I jak niektórzy z was wiedzą, w szczególności mam tutaj na myśli posiadaczy Dysona. W końcu nadchodzi taka sytuacja, że nasz Dyson przestaje działać i nasza bateria w Dysonie miga czerwoną diodą ileś tam razy. No i generalnie do tej pory było tak, że nie było żadnego sposobu, żeby było można to jakoś naprawić w rozsądny sposób. No i aż do czasu, kiedy ktoś tam coś zaczął w tej sprawie działać i wymyślili sposób, żeby tutaj przeprogramować jakby taki układzik na tej płytce, który z powrotem jakby przywraca do życia naszą baterię. Generalnie postaram się w jednym filmiku pokazać jak najwięcej rzeczy o tym Dysonie, tak żebyście wy mieli już jako tako pełny obraz. I jako ciekawostkę powiem jeszcze na początku, że już w Polsce nawet byli ludzie, którzy kombinowali w inny sposób, żeby te Dysony jakoś uruchomić. I też wam o tym powiem, kto to jest. Jak niektórzy z was już mogą się domyślać, to będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, kogo mam na myśli. Chodzi o pewną osobę, której kanał zaczyna się na K, jak kreator. Tak, już powiedziałem, okej, niech będzie. Kreator już gdzieś tam kombinował, kurczę, z tymi różnymi płytkami od Dysona, także bardzo ciekawy będzie filmik. I na początku wam pokażę stronki, na których jest opis, jak dokładnie to zrobić. Co trzeba kupić, żeby w ogóle taką płytkę jakby przeprogramować? I jeszcze tak szybko powiem, od czego to się zaczęło w ogóle ten temat z tymi Dysonami? Zaczęło się od tego, że leżałem sobie w łóżku, śpię, godzina 1:24 GG. Ktoś mi pisze, że słuchaj, w końcu chyba rozgryźli temat z Dysonem. No i patrzę na ten GG3 tam, myślę, wow. No i weszłem w ten temat i już słuchajcie, do końca, do rana już nie mogłem zasnąć, bo już w mojej głowie
Nakręciłem się tak, żeby to właśnie porobić, że no nie spałem. Dobra. Żeby nie przedłużać tego, lecimy najpierw za stronkami, na którymi zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Także zapraszam do oglądania. Myślę. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zrobiłem malutką pauzę. Oczywiście ja już to wam pokazałem wcześniej, także pominę to i lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, taka tutaj będzie jeszcze ciekawa informacja na temat zamienników. Także patrzcie się, jakie są zamienniki chińskie. Pokażę wam chiński zamiennik. To jest pierwsza wersja. Coś takiego. Mam te płytki stąd, że kiedyś na Allegro kupiłem od gościa 10 sztuk, nie 9, dokładnie 9 sztuk baterii do Dysona za 150 chyba złotych. Także bardzo tanio. 9 sztuk za 150 zł, gdzie jedna sprawna kosztuje tak od, nie wiem, od 100 do 200 można powiedzieć. Zależy. Także to było też z zamiarem kupna, żeby odzyskać ogniwa. I bardzo dużo ogniw odzyskałem w VTC 4, bo Dyson stosował w tych akumulatorach bardzo dobre akumulatory, nie jakieś no-name'y. No i słuchajcie, tu jest drugi chiński zamiennik. Widzicie, że już jest całkiem inna płytka, bardziej szersza, różni się od tego zamiennika. Je bez problemu możecie kupić na AliExpressie. Nie wiem, jaka cena, 60-50 zł. Trzeba by było sobie poszukać zamienników, no ale to są te dwie wersje. To jest sprawny na 100%, tylko że już mi tutaj się ogniwa rozładowały, bo po prostu... No ale leży taki pakiet i on się w jakimś sensie tam rozładowuje sam, tak? Dlatego trzeba będzie te ogniwa jeszcze z powrotem podładować do ich normalnego napięcia i będzie dobrze. No i tu słuchajcie, mam już płytkę, którą sobie już zaprogramowałem. Przywróciłem ją jakby do życia i zobaczcie, jak teraz wygląda. Ja sobie tutaj zrobiłem taki włącznik, żeby się nie męczyć z tamtym. Teraz jest w trybie 0, czyli jest wyłączony i zaraz wam pokażę jeszcze taki tutaj ciekawy eksperyment. Wezmę po prostu miernik, żebyście zobaczyli. On mi się zaraz wyłączy, także go jeszcze raz aktywuję. 60 V i patrzcie, podłączam miernik pod końcówki tutaj wyjścia tego Dysona. Słuchajcie, to jest ta pierwsza płytka, którą przerobiłem na samym początku. A w tym filmiku będę po prostu robił drugą płytkę, także tak to wygląda. Bardzo jest ważne, żeby tutaj nie doszło do zwarcia, bo tutaj idą cholerę dużo amperów. Z tego, co czytałem, to ponad 100 amperów, także jeżeli jedna VTC4 ogniwo ma wydajność 30 amperów, to macie 30, 60, 90, 120. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli macie 30, 60, 90, 180 amperów. Prawie 200 amperów mają wydajność te 6 ogniw. To jest w cholerę dużo. Teraz zobaczcie, co się będzie działo, jeżeli włączę tutaj na jedynkę. Wszystko działa. Teraz jest podawane tutaj na wyjście 25 V. Po wyłączeniu, czyli jakbym puścił przycisk w Dysonie, zobaczcie, jak będzie reagowała. 2, 3, 4, 5, 6 zielonych mignięć. Zielona dioda. Na wyjściu już nam te napięcie spadło, czyli mamy wyłączony jakby ten odkurzacz. Czyli wszystko nam działa poprawnie. I teraz zaraz wam coś pokażę, wytłumaczę, dlaczego było 6 mignięć tej diody na zielono. Otóż jeżeli wejdziemy sobie na stronę GitHuba, gdzie jest dostęp do tego firmware'u. Zobaczcie, 6 razy, popiszę, kiedy, when you release the trigger. Czyli jeżeli puścimy przycisk, po polsku już będę mówił, to jeżeli nam miga dioda na zielono 6 razy, to znaczy, że mamy naładowane te cele powyżej 4 V. Sorry, ale będzie... śmieję się, muszę to zatrzymać. Boże, jak ja to przetłumaczyłem, nie? When you release the tiger. Wybaczcie mi. Lecimy dalej.
migało 5 razy, to mamy 3, 8, 4, 3, 6. Jeżeli 3 razy już, no to tutaj słuchajcie, zobaczcie, co oni już piszą o 3 razach. 3 razy już znaczy, że bateria jest praktycznie mocno rozładowana. Także trzeba też obserwować te mignięcia tej diody. I tutaj macie kolejną stronkę. Tu już sobie przejdziemy do Firefoxa, gdzie macie cały tutaj, całe repozytorium, ja tak to nazwę, do pobrania. Oczywiście, żeby pobrać ten plik, którym flaszujecie to, to słuchajcie, tutaj wchodzicie w zakładkę Release i widzicie, macie Full Dyson BMS, wersja 1 już jest. Wcześniej była wersja 0, coś tam do testów, tu już mamy wersja 1, Hexa, pobieramy ją, zapisujemy ją gdzieś sobie na dysku i ona będzie nam służyła do zaprogramowania tego Dysonika. Trzecia zakładka, przechodzimy na trzecią zakładkę, tu jest strona hackday.com, czyli tutaj macie też opis, jak to mniej więcej wyglądało. Tutaj jest opis, dlaczego Dyson zrezygnował jakby z balansowania. Dobra, słuchajcie, ja już wam te strony pokazywałem wcześniej, więc nie będę tutaj tracił tego czasu, także przewinę troszeczkę dalej filmik. Ok, tutaj wam chciałem szybko tak pokazać, zrobiłem pauzę. Są ogniwa Algika i powiem wam, że też są to bardzo dobre ogniwa, ale w tym pakiecie jest smuteczek, dlatego że na 6 ogniw jedno jest sprawne, reszta ma po 0. Także tutaj zaniedbałem troszeczkę to, że one tak długo leżały, bo mogłem je powyciągać i po prostu jeszcze może, jak miały wtedy jakieś napięcie, je podładować i by były sprawne do tej pory, podejrzewam. A tak niestety, jak rozładujemy do zera i ten CIT nam wybije, czy coś w tym stylu, to już jest do utylizacji, nie ma co się z tym szarpać, bo potem może być więcej strat, niż to jest w ogóle warte. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi tutaj o ten pakiet. No i jak widać, jest ta płytka wersja druga, czyli tam coś 18800, coś tam, zalana takim żelowym tym. No i tutaj pytanie do was. Jeżeli ktoś wie, gdzie kupić taki żel, żeby zalewać takie płytki, bo to jest świetne rozwiązanie do na przykład stosowania w hulajnogach, gdzie możemy sobie zabezpieczyć przed zalaniem takie płytki. Naprawdę, to jest genialne. Czy to jest jakiś silikon bezbarwny? Właśnie, może to jest silikon bezbarwny. Czego ja o tym wcześniej nie pomyślałem. W każdym razie, jeżeli ktoś wie, co to jest dokładnie, jak to producenci stosują na płytkach, to niech da znać w komentarzu. Być może coś takiego bym z chęcią zakupił, przetestował, też wam pokazał, jak to mniej więcej wygląda. Jeszcze tutaj tylko szybko przejdę do tych, przeszedłem już do tych ogniw Algika, które były właśnie w tym Dysonie, bo powiem wam, że w tych pakietach, co były tam, to były albo Sony VTC4, albo właśnie te Algiki. I tutaj mamy pokazane, że one mają 20 amperów, czyli są wysokoprądowe, odcięcie od 2,5 V, 4,20 max, ładowanie jest standardowo 1 amperem, maksymalnie możemy ładować je 4 amperami, także już sporo, coś za coś. Pojemność 2100 mAh, tak to wygląda, takie ogniwo, które było w tym Dysonie. Dobra, słuchajcie, teraz będzie troszeczkę o czujniku, który jest zmontowany w tych Dysonach. No niestety, demontując taką płytkę, prawdopodobnie ten czujnik uszkodzicie, wyrwiecie go. Także zobaczcie, na co ja wpadłem, żeby taki czujnik zamontować do płytki od Dysona. Jest OK. I teraz wezmę od hulajnogi. Wrócę na drugą stronę, gdzie są te piny od tego, nie, tu. Tu mamy 370. No i słuchajcie, sprawa jest taka, że sobie uciąłem tutaj kabelek i wykorzystałem po prostu ten czujnik od hulajnogi w Dysonie i działa, działa bez problemu. Słuchajcie, to jest płytka z oznaczeniem tym, już wam powiem dokładnie,
188002, która ma ten silikon. No niestety tutaj podłączyłem ją i ona coś tutaj nie grało. Zresztą zobaczcie sobie. Jeżeli podepniemy się bezpośrednio, to mamy, widzicie, 12 V. Zobaczcie, jest podłączona. Nic nie jest wciśnięte i ona daje na wyjściu 12 V na tych pinach. Także tam coś było nie tak z tą płytką. Nie powinno być źle. Także ta płytka idzie na bok. Będę musiał inną wypróbować. No i faktycznie wziąłem inną płytkę o znaczeniu właśnie tym, co wcześniej miałem, czyli 61462. I zobaczcie, co się wydarzyło. Dobra, to teraz ja się już nie odzywam, bo teraz wchodzimy w taką ważną strefę nagrywania filmiku, czyli już jest zamontowana ta wersja płytki, która normalnie daje objaw uszkodzonego Dysona. Także oglądajcie sobie i patrzcie się, co się działo. Dobra, słuchajcie, w końcu podłączona płytka, tak jak to powinno być. Wszystko jest, przycisk. Mierzymy sobie na celach. 4.12, 4.19, 4.15, 4.04, 4.04, 4.04. No i słuchajcie, jeżeli zmierzymy sobie główne tu wyjście napięcia, mamy 24,62 V i teraz co się dzieje po włączeniu? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2, i zielona. I widzieliście, 32 razy migała dioda. Na zasilaczu teraz nic nie ma. Teraz jeszcze raz nacisnę. Skakuje nam 24 V. No i tak będzie migała do tych 32 mignięć. I to jest właśnie typowa usterka tych baterii Dysonów. Ja sobie wyciągnę teraz Dysonika jednego. Słuchajcie, podłączymy się pod Dysona zwyczajnie na świecie, tak jakbyśmy podłączali normalny pakiet. Ostrożnie, żeby nic tu nie popsuć. No mam podpięty pod Dysona, teraz ten akumulator. Teraz co się stanie, jak ja nacisnę znowu ten przycisk tutaj? Obserwujcie. Znowu miga mi 32 razy. Dioda na czerwono, pomimo tego, że tutaj jest na wyjściu niby te 25,4 V. To teraz przystępujemy do programowania. Sobie biorę programator. Na razie tego nie będę używał. W zestawie użyję sobie tych kabelków, które używałem wcześniej, czyli tych tutaj. Uwaga, teraz ja sobie to zapazowałem. Jeżeli chcecie ten cały proces programowania zrozumieć, ja tutaj tak wszystkiego nie pokazałem, bo już troszeczkę mi się nie chciało, ale naprawdę polecam ten filmik, konkretnie sobie wejść w ten rozdział, gdzie on pokazuje od początku do końca efekt programowania. Zrozumiecie to, bo to jest generalnie prościutkie. Także u mnie to, co wam pokażę, to sobie zobaczycie teraz. Pit. Próbuję to jakoś taką. Widać wszystko. OK, dobra. Jest. Podłączone jest wszystko. Mam nadzieję, że to będzie jakoś widać. Ten obraz. Nagrywa się. Weźmy sobie to. Mam nadzieję, że to będzie jakoś widać. Słuchajcie, tutaj. Spróbuję to jakoś taką. Widać wszystko. OK, dobra. Jest. Podłączone jest wszystko. Pierwszą sprawą,
jak podłączycie sobie ten programator do tej całej płytki już, wiadomo, najpierw sprawdzacie tutaj przyciskiem. No widzicie, teraz nie chce zadziałać. Dziwna sprawa. A jak odłączę programator, teraz. Widzicie, odłączyłem programator, to jest ciekawa kwestia. Dioda mi miga 32 razy. Dobra, teraz podłączam programator. Obserwujcie na tą diodę. Widzicie, dioda przestała migać. Czyli jest tu jakaś komunikacja na tej płytce. I teraz na tym programiku, jak widać, tutaj mi wykryło 1,8 V. Tak ma być. Daję jeszcze raz tutaj tolls i check communication. Sprawdzam. Widzicie, kto reaguje? Wykryło mi device PIC 16LF1847. Czyli mogę go teraz zaprogramować. Żeby to zrobić, wybieram sobie file import hex, czyli tego hexa, który tam jest do osiągnięcia z tego GitHuba. Piszę foo-dyson-bms. Ale wiecie, co przedtem zrobimy? read-device plus export hex file. Ja spróbuję wyeksportować z tego pika oryginalnego, żeby był taki backup, powiedzmy. Piszę tutaj read-device plus export hex file. Czyli robimy tak. Read-device, program memory. Słuchajcie, jest. Zapisuję sobie, że to jest oryginał. Tak na wszelki wypadek zapiszemy sobie tak oryginał. I tutaj ten model, który jest tej płytki. Nie, to jest ta druga. Oryginał to będzie 614. 614. 6, 2, PCB, nazwę to tak, PC. I teraz słuchajcie, patrzcie, dioda się świeci ciągle na niebiesko, ponieważ on teraz daje na output 25 V non-stop. Widzicie, 24,61. Ja tego nie chcę. Ja chcę tak, żeby on reagował mi na przycisk teraz, tak jakby był wyłączony. Słuchajcie, tutaj wtopiłem troszeczkę z nagrywaniem. Bije się po piersi. Jakoś przeoczyłem ten moment wygrywania pliku. Tam wybieramy tylko open file, wybieramy ten hex, co tam na początku widzieliście, ale zrobiłem tego backupa. No i po przeprogramowaniu też tam będzie wam pisało na zielono, że jest wszystko ok. Podłączacie sobie te kabelki od wtyczki. I dalej macie taką sytuację, jak tutaj teraz będzie widać na filmiku. No przepraszam najmocniej, no ale gdzieś to mi kurde umknęło przy nagrywaniu z tym przyciskiem pauzy w tym OBS-ie cholernym, bo ta pauza jest jakoś poświrowana. Nieraz wiecie, o co chodzi. Wciskałem pauzę, on albo nagrywa, albo nie nagrywa. Ja tego po prostu nie widzę nieraz i dzieją się takie rzeczy, że no, jak na przykład nie ma głosu. No trudno, na tamtym filmiku, co ten gościu kręci, będzie to pokazane, także dlatego mówię, żeby sobie ten filmik najpierw obejrzeć, a potem mój tak, jako takie jakieś może, nie wiem, dopełnienie, tak dalej. Także sorry, lecimy dalej z tym filmikiem.